obawiam się, że za 2 sekundy będziemy online. No, ale żadnej innej możliwości nie było wtedy. Więc teraz to, co wszystko mówisz, trafia do internetu. O, trafia już, trafiamy. Już. Jak wieczne królestwo PKP. To przenosimy się teraz online już publicznie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ostatnie spotkanie w cyklu w samo południe, w którym rozmawiamy o roku 2020. Dzisiaj na tym podsumowującym spotkaniu gościem Państwa i moim jest dr Piotr Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziękuję ślicznie za zaproszenie do audycji, spotkania, programu, czy jak to chcemy właściwie nazwać. Nazywajmy jak chcemy, a my już trochę sobie tutaj rozmawialiśmy, zanim weszliśmy online. Teraz ciągle wchodzi się gdzieś online. Dr Piotr Stankiewicz jest, jeszcze przypomnę, autorem książek, publicystą, poetą, również wykładowcą jesteś, prawda? No pewnie bardziej wykładowcą, nawet niż poetą, to się zgadza. Poetą, tak, ale wiele ról, a także wczoraj na przykład w takiej naszej krótkiej zapowiedzi online przedstawiałam Piotra Stankiewicza jako stoika reformowanego. I teraz myślę sobie, że to wcale nie było takie oczywiste określenie i bardzo chciałam poprosić Piotr, żebyś powiedział może, czym jest ten reformowany stoicyzm, który ty proponujesz i czym jest w ogóle ten stoicyzm XXI wieku. No, to od razu dużo stafu. Ja może na początek chciałbym, bo ty mnie tak barokowo i buńczucznie przedstawiłeś wieloma tytułami, to ja powinienem pewnie ciebie przedstawić, tak? Nie. Więc z drugiej strony z państwem rozmawia Olga Gutkiewicz, której raz jeszcze gratulujemy nagrody za książkę Pod tym nie zdążę, nagrody za książkę reporterską, ale książka twoja, no jak moim zdaniem, ona nie jest tylko reporterska, tak? Znaczy ona jest dużo większa, to jest jakby, będziemy o tym później rozmawiać, tak, o Polsce i tak dalej, jakby to jest książka o Polsce w takim no, najgłębszym tego słowa znaczeniu i najszerszym w ogóle o kondycji polskości. I teraz jeszcze gratuluję, jak to się mówi, właściwa osoba na właściwym miejscu. Się rymuje trochę, ona się trochę rymuje z, też z twoimi książkami, ale to tak po stoicku powiem, tak, so beat i... Nie, no oczywiście, że się rymuje, tak, no bo to jest w jakimś tam pewnym wspólnym kierunku pisane. Natomiast dobrze, żeby już tutaj nie mieszać, tak, po kolei. Faktycznie, stoicyzm reformowany. Ja się faktycznie, jest tak, że ja się od w zasadzie półtorej dekady, z czego od 6 czy 7 lat publicznie zajmuję stoicyzmem. Stoicyzm, jak pewnie Państwo pamiętają ze szkoły, a może nie pamiętają, ponieważ też w sumie nie omawia w szkole za bardzo. No to jest taka filozofia starożytna, którą wymyślono 2300 lat temu w Atenach oczywiście, no bo jak wiadomo, wszystko pochodzi z Aten. Filozofia, której celem jest, jak to się ładnie mówi, no, dobre życie, tak? Znaczy jest to filozofia życia rozumiana jako ten sposób myślenia, światopogląd, sposób funkcjonowania i myślenia, który powinniśmy przyjąć, jeżeli chcemy żyć, jak to głosi pod tytuł mojej książki, dobrze, mądrze i szczęśliwie. Tak? I stoicyzm no, wymyślono 2300 lat temu i on się zapisał, no, jak to się mówi, takimi bardzo mocnymi zgłoskami w historii europejskiej czy zachodniej filozofii, no bo jakby wiele filozofii wymyślano, wiele znikało w przestrzeniach dziejów, a stoicyzm ciągle trwa w ten czy inny sposób. W ostatnich powiedzmy kilku dekadach, no jest już zupełnie taki fala nawrotu do stoicyzmu, która jest chyba większa niż kiedykolwiek wcześniej. I w tej właśnie fali ja się mieszczę z moją propozycją właśnie stoicyzmu reformowanego, czyli takiego zaktualizowanego i opisanego przez filtr pojęciowy i językowy naszych czasów, XXI wieku. No bo cóż, to wszystko wychodzi z takiego założenia, że mówiąc Herbertem, nie można tego stoicyzmu zostawiać bladym palcom archiwistów i historyków, bo to jest pewna jakby prawda, czy prawda, złe słowo, jakby pewne coś, co jest zawsze aktualne, tak? To znaczy to nie jest tylko tak, że Marek Aureliusz sobie coś tam z Seneką napisali, tylko to jest jak najbardziej
aktualna, żywa i mogąca nam realnie dzisiaj pomóc filozofia. Tak, tylko dlatego ja mówię o stoicyzmie reformowanym, bo nie uważam, że to właśnie chodzi o to, żeby tego Marka Aureliusza po prostu wziąć z półki i tak sobie czytać i przemyśliwać i tyle, bo to nie wystarczy. Wiele osób tak robi, ale ja uważam, że to nie wystarczy, bo chodzi o to, żeby to jakby cały czas twórczo interpretować jakby w zgodzie z tym, co wiemy dzisiaj o świecie, jak dzisiaj myślimy i tak dalej. Tak, no jakby minęły 2000 lat, no to tyle się zmieniło we wszystkim, w technologii, społeczeństwie, polityce, filozofii, absolutnie wszystkim, tak, żeby literalne trzymanie się tego, co Marek Aureliusz i inni pisali, no jest trochę bez sensu, tak? Jakby chodzi o to, żeby wyrazić tę myśl, wyrazić tę ideę w dzisiejszym języku, dzisiejszych pojęciach, tak? No i jakby popularność tego stoicyzmu, również tych moich prób, no chyba jakoś świadczy, że to ma sens, no zwłaszcza pewnie w Polsce, zwłaszcza w roku 2020. Chociaż od razu uprzedzając, ja myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, że stoicyzm jest filozofią, jest taka fraza timeless and timely, tak, że jest zarazem całkowicie ponadczasowa, jakby zawsze aktualna i nic go nie zdezaktualizuje, a z drugiej strony jest też bardzo, bardzo aktualna dzisiaj, tylko że to dzisiaj jakby zawsze można powiedzieć, tak, no w 2020 roku no jest oczywiście bardzo aktualne, ale to dotyczy tak naprawdę każdej chwili czasu. No jak widzisz, ja się już rozgaduję i mógłbym tak długo. Nie, bardzo dobrze, ja nie słucham. Śmiało kieruj mnie pytaniami, śmiało. No dobra, ale precyzuj. Bo ten 2020 zrobił się takim specyficznym rokiem i zastanawiam się, no skoro żyć dobrze, mądrze i szczęśliwie, to jak w 2020, jak to widzisz? Słuchaj, no ja to widzę trochę tak, że żeby nie tak abstrakcyjnie, jest kwestia świąt, tak, które są za 2 tygodnie, które są w polskiej tradycji no, takim super rodzinnymi świętami i jest to trochę problematyczne, bo no, wychodzi na to, że my, jeżeli chcieliby się trzymać tych zaleceń covidowych tak stricte, no to nie powinniśmy w zasadzie obchodzić żadnych świąt i tylko na Zoomie, tak? To jest problem, tak? Z drugiej strony no, mamy tą sytuację jakby polityczną, nie w znaczeniu jakby protestów, tak, tylko tą sytuację covidowo-polityczną, tak? No, ja mam wrażenie, że no, od lutego już tyle razy strategia się zmieniała, tyle razy był lockdown, nie lockdown, narodowa kwarantanna, szpital narodowy, instruktor narciarstwa, jakby tyle jakby było zwrotów akcji, że jakby zaufanie społeczne wobec decyzji jakby państwa polskiego się, a propos Polski, tak, się już zupełnie, jeżeli w ogóle jakieś było, a na początku chyba trochę było w sprawie COVID-u, to się zupełnie wyczerpało, tak, i trochę zostaliśmy, jak to w trzeciej RP, no każdy na własną rękę, tak, i to jest taka właśnie sytuacja, w której fajnie się może przydać stoicyzm, tak, bo jeden z tych takich dogmatów ze słowo, jeden z tych takich podstawowych idei stoickich jest taka, że powinniśmy no, podzielić, jakby myśleć w kategoriach tego, co od nas zależy i tego, co od nas nie zależy. A mówiąc precyzyjniej, żeby od razu uniknąć wątpliwości, w kategoriach tego, co od nas zależy stuprocentowo i całej reszty, tak? My się musimy skupić i inwestować swoją, mówiąc brzydkim językiem, inwestować swoje czas i energię w to, co od nas zależy w 100%, tak? A cała reszta, no jakby trzeba jej dać biec swojemu losowi, czy przynajmniej no, z jakąś taką szlachetną obojętnością na nią patrzeć. No i jakby w tym wypadku to jest jasne, tak? Jakby ja muszę sobie sam, czy jakby każdy z nas musi, czy powinien wymyśleć jakby strategię, czy procedurę radzenia sobie z tym koronawirusem, na przykład świąt, tak? Jak dokładnie chcemy je obejść, tak? Czy jesteśmy w stanie z tymi się spotkać, a z tymi się nie spotkać, co jest tutaj do zrobienia, co jest możliwe, co jest sensowne i tego się trzymać, tak? W pewnym sensie nie obdarzając zaufaniem tego świata społeczno-politycznego dookoła, że on nam podsunie odpowiedź, tak? Bo to tak nie działa i to jest, myślę, w tym wypadku taki insight stoicki i to jakby z jednej strony spontanicznie zupełnie, bo faktycznie się jakby zastanawiamy tutaj, jak w naszym domostwie te święta ogarnąć, ale to jest chyba dobry przykład, bo on też pokazuje coś, co jest właśnie istotne w tym stoicyzmie reformowanym, tak? To znaczy, że akcent pada na, bo jakby zakładam, że nie chcemy tutaj robić seminarium filozoficznego, więc takie najostrzejsze pojęcia, czym się to różni, jakie są różne interpretacje, jakby nie chcemy wchodzić, ale wchodząc trochę, jakby starożytny stoicyzm był, zwłaszcza ten stary, tak, bo tam też były różne okresy i Marek Aureliusz z Seneką i Epiktetem należał do tej najpóźniejszej rzymskiej wersji stoicyzmu, rzymskiej, czy właśnie takiej przesyconej też duchem państwowości i jakby wiary w państwowość i zobligowania do pracy społeczno-politycznej,
i odpowiedzialności jednostki za to. Natomiast jakby ogólną cechą tego starożytnego stoicyzmu no, było przeświadczenie, że generalnie, że świat jest rozumnie zorganizowany, tak? Że świat jest zorganizowany w sposób przemyślany, że jest z tym za, że jest za tym, co się dzieje, pewien plan, pewna harmonia, pewien plan, który jest boski w zasadzie, nie w znaczeniu chrześcijańskim oczywiście, ale w znaczeniu właśnie boskiej zasady, która jest we wszystkim obecna i która, która sprawia, że wszystko jest w ostatecznym swoim planie sensowne, tak? To znaczy, że jeżeli dostatecznie dobrze się zaczniemy przypatrywać i odczytywać te znaki z księgi natury, no to tam zrozumiemy, jaka jest ścieżka dla nas przewidziana, pójdziemy nią i to się wszystko skończy dobrze, bo jest z góry przewidziane, żeby było dobrze, tak? To był ten starożytny sposób myślenia i to jest jedna z najistotniejszych różnic, tak? Wydaje mi się, że dzisiaj istotniejsze jest, jakby żeby, to, żeby ten akcent padł raczej na to, żeby umieć żyć po stoicku, niezależnie od tego, jaki ten świat jest, tak? Nawet jeżeli ta księga natury, mówiąc tym językiem, jest bezsensowna, jakaś chaotyczna. Widzę, że się uśmiechasz, bo to trafia, bo oczywiście tak, w Polsce, w III Rzeczypospolitej to jest istotne, że nawet jeżeli ta księga natury jest bezsensowna i nic tam mądrego nie wyczytamy i nie ma w tym wszystkim żadnego planu, to należy umieć żyć po stoicku, tak? Niezależnie od tego, jaki ten świat jest. Jakby ja stawiam na to mocno akcent. I to z jednej strony jest takie mocno, no mocno reformowane, tak, mocno, mocno nieortodoksyjne, ale też u samego Marka Aureliusza trochę tego typu wątpliwości się pojawiają, tak, że nie za, on to nazywa tym językiem, że niezależnie czy boski rozum, czy że to takiego dylematu, tak, albo boski rozum, opatrzność, albo chaos, różnie atomy i taki epikurejski świat, w którym nie ma żadnego planu. I niezależnie od tego trzeba być filozofem, czyli trzeba być filozofem stoickim. Tak jakby wydaje mi się, że to jest tutaj w pewnym sensie istotne. I jakby w koronawirusie to widać, tak? Że te recepty czy rozwiązania, którymi nas karmi świat zewnętrzny, no są niewystarczające, wątpliwe, arbitralne i to się wszystko tak trochę sypie. No i jakby co w związku z tym? No nie chcemy się powiesić w związku z tym, nie chcemy, nie wiem, przestać wierzyć. Niektórzy z tego przestały wierzyć w koronawirusa, czy nie są stoikami, bo jeżeli nie wiesz odkrycia naukowe, no to nie jesteś stoikiem, tak, to jakby jeszcze jeden taki wgląd, stoik to nie jest ktoś, kto jak tam, nie wiem, Tom Cruise, czy kto inny się modli do nauki i uważa, że ona przyniesie rozwiązanie wszystkich problemów, natomiast stoik jakby akceptuje wszystko to, co nauka wymyśli, tak, bo jakby dane o świecie zasysane do jakby, takie dane wejściowe do decyzji etycznych i praktycznych, no są jakby danymi o świecie, czyli w dzisiejszym świecie to jest nauka, tak, kolejne uaktualnienie w porównaniu ze starożytnością. Jakby niektórzy przestają wierzyć w koronawirusa, niektórzy robią jeszcze co innego, ale nie chcemy tego robić, no chcemy właśnie konstruować jakąś własną ścieżkę, procedurę i się jej trzymać. I to myślę jest takim fajnym w miarę przykładem. No jest oczywiście też dużo innych, ale czekam na dalsze pytania. Ale czy dobrze rozumiem, że ty proponujesz taki kierunek myślenia, że świadomość, że nie wszystko od nas zależy, a być może w roku takim jak ten i w kraju takim jak ten, no niewiele od nas zależy, to ty uważasz, że to powinna być świadomość w jakimś stopniu wyzwalająca i uwalniająca, a nie rujnująca? Stoicy uważają, tak jest. Były kolejne super pytanie. Jakby, tak, to jest w pewnym sensie taka oś stoicyzmu, tylko jakby zależnie, jakby każdy pogląd jest tyle wart, o ile jest o ile nie jest jakby rzucony w przestrzeń, tylko o ile jest przezwyciężenie przeciwnego poglądu, tak? Więc jakby to jest pytanie, przeciwko czemu my się zwracamy, tak? No bo przecież nikt nie, jakby nikt tak naprawdę chyba nie wierzy, że od nas zależy wszystko, tak? Znaczy, jeżeli każdy, nawet taki nie filozof, jeżeli się zastanowi, no to jakby dojdzie do wniosku, że jakby na dużo rzeczy nie mamy wpływu. To jest taka, wiesz, common knowledge, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki. Natomiast no jest takie, są takie nurty, nie wiem, trochę naiwno-kołczerskie, czy jak to tam je nazwać, tak? W którym się mówi, to jest tak z mojej perspektywy dziwne, że ja nawet tego nie śledzę i nie znam tych nazw, tak? Jakby filozofia prawo przyciągania, filozofia jakiejś pozytywności, w tym się jakby aktywnie... Jak się skupisz, to nie zachorujesz. Tak, w tym się aktywnie mówi coś dokładnie przeciwnego. Nie wiem, na ile ci ludzie to wierzą i oczywiście rozumiem psychologiczny mechanizm, jaki za tym stoi, tak? Natomiast tam się aktywnie mówi coś dokładnie przeciwnego, tak? Że wszystko zależy od ciebie, tak? I to oczywiście ma sens taki empowerujący czy pseudoempowerujący, tak? Że no, mam się wzmocnić poprzez właśnie takie wiarę, że wszystko mi się uda. Natomiast oczywiście to są zdania
absolutnie fałszywe, no bo to nigdy nie jest tak, że wszystko ode mnie zależy i że mogę wszystko to, co potrafię, to, co pomyślę, natomiast jest dokładnie przeciwnie. Ja mam wpływ tak naprawdę na bardzo, bardzo niewiele rzeczy, tylko że to nie jest perspektywa no, pesymistyczna, tak? Właśnie o to chodzi w tej filmie, że wyzwolenie, właśnie wyzwolenie to jest taki, nie wiem, buddyjski termin, ja bym pewnie powiedział, że to jest taka jakby perspektywa wzmacniająca, tak? Że jakby z jednej strony się wyzwala o tyle, że ja się nie muszę jakby martwić o te pozostałe rzeczy, ale z drugiej strony ona jakby też bardzo konkretyzuje moją ścieżkę działania, tak? I poprzez tą moją ścieżkę działania, poprzez jakby uświadamiając sobie, że niewiele rzeczy ode mnie zależy, jakby jestem w stanie poprzez nie zrobić dużo więcej, niż gdybym właśnie bajał w jakimś takim myśleniu, że cały świat jest moim w ogóle, moim igrzyskiem, tak? Mhm. Natomiast oczywiście tak, tutaj są te słynne paradoksy stoickie, no, w których się zauważa, że no, nawet rzeczy, które taki zdrowy rozsądek podsuwa, że trochę zależy ode mnie, czy nie wiem, moje zdrowie, to jak pójdzie nasza tutaj rozmowa, czy cokolwiek innego, czy tobie się uda te książki podpisać, tak? Jakby no te rzeczy w tym stuprocentowym, w tym ostrym sensie stoickim nie zależy od nas, tak? No jakby tu los się może, może się internet wyłączyć, może nie wiem, połączenia kolejowe mogą zostać przerwane i nie dojedziesz do Warszawy, tak jakby tak. Może się zdać, w związku z tym no nie jest to stuprocentowo naszej mocy. Stoicy mocno podkreślają, że chodzi o to, żeby energię naszą, nasz sposób myślenia zogniskować wokół tego, co jest w naszej mocy. Nasze cele, które sobie stawiamy, wartości, którym staramy się, do których staramy się dążyć, kierunek, w jakim się, jakby nasz charakter staramy zmieniać, to są te rzeczy, na które poprzez które powinniśmy myśleć, poprzez które powinniśmy się identyfikować, można tak. Mhm. Dobra, jeszcze może do stoicyzmu wrócę, bo mam jeszcze kilka takich kwestii, które mi się nasunęły, ale ponieważ już kilka razy pojawiła nam się Polska i to tło polskie w tej rozmowie, to w swojej książce 21 polskich grzechów głównych... Nawet mam, nie żebym chciał reklamować, ale nawet... Tak, uwielbiam ją. Wala się tu dookoła. Uwielbiam ją i czytam ją i czasem się śmieję, ale potem trochę mi jest smutno, a potem znowu się śmieję. Ale ty się starałeś w tej książce nazwać, zidentyfikować pewne polskie problemy, czy też to nazywasz defekty polskości. I czy wydaje ci się, bo się zastanawiam nad tym od kilku dni, ja tu mogę wymienić wszystkie Państwu i osobom, które nas oglądają, czy któryś z tych grzechów w tym roku jakoś wyraźniej były akcentowane, które ci się mocno rzucały? OMG, to jest pytanie, aż muszę też spojrzeć na listę, na ten, bo to jest super pytanie. Mhm. I ja na nie w ogóle jakby go nie myślałem w tych kategoriach. To jest super trafne pytanie, bo oczywiście, znaczy mottem książki o grzechach głównych jest fraza chyba z Sowy, że Trzecia Rzeczpospolita nie jest żadnym zaprzeczeniem idei polskości, tylko wzmocnieniem, wykrystalizowaniem. I w pewnym sensie rok 2020 jest wykrystalizowaniem na jeszcze wyższym poziomie. Tak więc tu się nic nowego nie dzieje, tylko się dzieje to samo, co się działo zawsze, tylko bardziej. O Jezu, słuchaj, no to jakby, znaczy myślę, że nie ma żadnej... Kultura dezinformacji. Ja myślę, że nie ma jednej rzeczy, ja myślę, że znaczy nie ma żadnego takiego jednego, że tutaj to jest taki złota pigułka, tak? Ja myślę, że kilka rzeczy, tak? No bo na pewno kultura dezinformacji, niedasizm w pewnym sensie nie, tak? Wiosną nie było niedasizmu, bo wiosną, ja nawet sam wrzucałem na Facebooka, to taki niepopularny pogląd, że wow, szanuję, że państwo polskie i rząd zamknął te granice w ciągu tam tygodnia, jakoś tak na wiosnę było... Były takie głosy. Był taki moment na wiosnę, że się wydawało, że ją i że do przodu. To się rozsypało, tak. To się wszystko rozsypało później, tak? Jak się wybory zaczęły wchodzić w grę i tak dalej. Więc jakby niedasizmu przynajmniej na początku nie było. Ja myślę, że na pewno jest kultura dezinformacji, tak? Kultura dezinformacji, żeby było jasne, moja książka, ja ją nazywam esejem satyrycznym, to jest taki gatunek, który sobie wymyśliłem,
Książka jest oczywiście jakby napisana jak najbardziej serio i to są poważne rzeczy i to są jakby realne problemy, grzechy, czy tam ubytki, czy defekty polskości. Natomiast no, założenia są na nas napisane w sposób satyryczny, tak? Więc jak zaczniemy omawiać te następne nazwy, które są z większym zacięciem satyrycznym, to Państwo na pewno to uchwycą. Natomiast kultura dezinformacji, to jest taki pogląd, że którego oczywiście nikt nie przyjmuje wprost, natomiast de facto, tak, ludzie w Polsce funkcjonują, jest to pogląd, w którym nie wierzymy, czy jakby nie przyjmujemy do wiadomości tego, jak bardzo ważna jest istotna informacja, pełna, wyczerpująca i podana na czas, tak, że czasami jest tak, że tam jak użyłem tego przykładu, że tam pociąg stanął, żeby z twojej dziedziny, że pociąg tam Przemyśl Szczecin, że właśnie był chyba opóźniony 900 minut, tak, czy 15 godzin, stanął gdzieś tam w polu, coś takiego się stało, i jakby nigdy, jakby przez wiele godzin nie podano informacji, dlaczego to się jakby jaki jest problem pasażerem, tak? Jakby to jest takie typowo, znaczy typowo polskie. To jest kultura dezinformacji, tak? Że nie rozumiemy, jakby my jako społeczeństwo często nie rozumiemy, że czasami jakby wytłumaczenie problemu, jakby, czy brak wytłumaczenia problemu, to może być większy ból niż sam problem, tak? Tak jak tutaj, tak? No jakby, okej, okay, pociąg stanął w Zaspach, no ale bardziej wkurzające jest to, że nikt tego nie powiedział, tak? Albo podawanie informacji właśnie w jakiś taki mętny, niezorganizowany, niejasny sposób, tak? Brak tego jakby takiego amerykańskiego w pewnym sensie przywiązania do ścisłości. I to tutaj, i to niestety bardzo widać w koronawirusie. Była, tylko nie mam tego pod ręką, bo nie widziałem, że będzie to pytanie. Jestem w modzie pełnej improwizacji i po prostu takiego żywego, aktualnego myślenia. Nie mam tej grafiki pod ręką, ale było parę tygodni temu, jak było ten moment, że narastała ta fala jesienna, że Morawiecki wrzucił, tam kancelaria premiera wrzuciła na Twittera taki obrazek z tymi takimi progami, wedle czego, jakby kiedy będziemy robić co, jak będzie ile zachorowań. To był taki suwak, że tu wzrasta, tu maleje. I tam były takie podane te liczby, kolory i wszystko. Jakby, i to była kultura dezinformacji w takim najlepszym swoim wydaniu, tak? Że z jednej strony to aspiruje do tego, żeby być właśnie kompletną, poważną, rzeczową informacją, uczciwie podaną, a z drugiej strony no nie da się zrozumieć, o co w tym właściwie chodzi, tak? Że są te liczby, ale one jakoś tak się nie dodają, że to nie ma sensu, że nie wynika z tego. I tego niestety było dużo, tak? Ja myślę, że cała ta, no to, co, o czym wspomniałem wcześniej, tak? W tym moim przykładzie ze świętami, że teraz jeżeli wyjdzie premier albo prezydent i powie, słuchajcie państwo, no jest sprawa trudna, nie robimy w tym roku świąt, zamykamy wszystko, bo musimy jakby przejść przez tą chorobę, no to nikt tego nie posłucha, no również dlatego, że przez 10 miesięcy no było tyle już zamętu z tym, że i tyle razy zmieniano tą strategię, że jakby po prostu to zaufanie zostało roztrwonione. No i to jest w pewnym sensie to, tak? Że jeżeli kultura dezinformacji polega na tym, że jeżeli jestem, nie wiem, rządem, tak, no i myślę, że jakby nie biorę pod uwagę tego, że jeżeli co tydzień będę wrzucał nowe, jakby nową narrację, to ludzie po prostu przestaną tego słuchać, no to jest właśnie kultura dezinformacji, tak, jakby nie przyjmowanie do wiadomości jakby faktów tego, jak ludzie prywatnie, jako społeczeństwo, jak ludzie się komunikują, jakby jak działa prawa komunikacji w Homo sapiens, tak, że jeżeli chcemy, żeby coś się zadziało, no to trzeba jakby cisnąć temat spójnie, tak, to co w pewnym sensie tutaj mówię o takich podstawach narracji politycznych, albo szczepionki, tak, jakby ktoś na Facebooku pisał, że dwa miesiące temu ktoś pisał, że od 3 miesięcy wstecz, nie wiem, od lata codziennie o godzinie, jak szybko się kończy wiadomości TVP w tym programie, tam minęła 20 czy coś, powinna być 5-minutowa wstawka, że Lewandowski, Dawid Podsiadło, nie wiem, Ziemkiewicz z lewej, prawej, papież, wszyscy, których się da, szczepią się, czy opowiadają, że się szczepili, bo mówią, że to im uratowało życie, jak się zaszczepili w dzieciństwie, że szczepionki są fajne, że super i tak dalej. Mamy spójna, twarda kampania, dlatego oczywiście nie ma i przypuszczalnie będzie, no jak już z jakimś dużym opóźnieniem, co jakby łączy nas z drugim grzechem, no, czyli z tupolewizmem, który niestety jest, no, bardzo widoczny w tym, co się dzieje. Tupolewizm, no, czyli wiadomo, tak, robienie rzeczy na ostatnią chwilę i bez przygotowania. Skąd się nazwa wzięła, nie muszę tłumaczyć. Chyba w ogóle
na tych nagrodach Grand Press, gdyby były ten autor tego tekstu o koronawirusowym tupolewizmie dostał chyba też nagrodę, przynajmniej nominację, jeżeli nic nie mylę. Że generalnie no, państwo polskie, jak to państwo polskie, odpowiedziało na koronawirusa w sposób tupolewiczny, tak? Czyli nieprzygotowany, na ostatnią chwilę i tak dalej, i tak dalej. No i tu nie ma zaskoczenia, to tutaj to bardzo niestety było widać i no i tak, i tutaj niestety się, no tego się można było spodziewać i to się wydarzyło. Jeszcze, coś jeszcze by jedno, no ja myślę, w pewnym sensie myślę, że to są te dwie, tak, że to są te dwie najważniejsze rzeczy. I jeszcze tam w tej książce te rozdziały rozbieżności między prawem i obyczajem, między biurokracją, a jakby procedurą, a życiem, tak, to jest też coś, co bardzo widać, tak, że my w Polsce no, mamy ten problem, że może tak, ja w piątek, tak, przedwczoraj miałem inne spotkanie na żywo, bo teraz wszystko jest na żywo, oczywiście, tak jak mówiłeś. I to będzie następne pytanie, dobrze. Tak, i rozmawialiśmy o jakby źródłach prawa, czyli nie tylko o źródłach prawa, co ja tam mówiłem w stoicyzmie, a druga sprawa była prawnikiem. Jak był ten motyw, że jedną z koncepcji w teorii prawa że w teorii prawa jest pytanie, czy prawo jest źródłem jakby obyczaju i moralności, czy odwrotnie, tak? I właśnie tam zwracam uwagę, i to chciałem tutaj powtórzyć, że jakby w Polsce mamy trochę takiego fioła na punkcie tego, że uważamy, że prawo powinno być takim jakby efektem wzmożenia moralnego ustawodawcy trochę, tak? Znaczy jakby prawo, zawsze jest trochę tak, że w prawie się zapisuje to, co generalnie byśmy chcieli, żeby było. Nawet jeżeli to jest nieosiągalne, praktyka życia jest inna i tak dalej, prawo jest wyrazem jakiejś takiej aspiracji moralnej, ale w Polsce jest to jakoś tak szczególnie rozbuchane, tak? W Polsce jest to jakoś szczególnie istotne i to widać w wielu różnych przypadkach, tak? Widać to w pewnym sensie w całej sprawie aborcji, nie tylko w tym, co się ostatnio dzieje, ale w ogóle w historii w 30-leciu aborcji, gdzie jakby było dla jakby władz, tak, kościoła, polityków, było szalenie istotne, żeby wpisać do prawa, że aborcja to jest zło i że jej nie wolno, ale nikt zarazem nie jakby w praktyce to podziemie aborcyjne ścigane nie było, tak? To jest taka bardzo charakterystyczna rzecz, jakby chodzi o to, żeby zapisać w prawie pewne właśnie efekty wzmożenia moralnego, tak? Inny przykład z innej bajki, cała ta no, gigantyczna afera o tą ustawę, nie 447, tylko polską ustawę o Holokauście, tak? Jak to się nazywało? No to jakby pamiętam, to przeszło 26 stycznia 2018 w Sejmie. Nie pamiętam nazwy tej ustawy. Ja też właśnie nie pamiętam nazwy. To funkcjonowało, tak. Ustawa o IPN-ie, to z 2018 roku. I jakby tam jest charakter, co oczywiście później odwołano w czerwcu, już parlament przegłosował tego ustawę. Tam była ta super charakterystyczna sprawa, że nawet Duda, ja jakby czytałem to, że nawet prezydent Duda w jakiejś tam wywiadzie czy rozmowie z kimś przyznał, że przecież nie chodziło w tej ustawie o to, żeby realnie tam ścigać tych dziennikarzy w Argentynie, że napiszą, że tak, polskie Polacy 46 i Żydów, którzy wracają do swoich tam domów, tylko chodzi o pewien jakby akt symboliczny, tak? I to jest właśnie to, że robienie prawa nie jako, jakby nie jako czegoś, co ma proceduralizować realne życie, tylko jako taka jakby aspiracyjna, moralna, wzmożeniowa wizja. I znów, to jest jasne, że to się zawsze dzieje, to się wszędzie dzieje, natomiast w Polsce jest to tak szczególnie problematyczne i to też oczywiście widać dzisiaj, tak? To znaczy, że te jakby covidowe regulacje no jakby sobie, a praktyka życia sobie, tak? I skala obchodzenia, choćby jeśli chodzi o wyjazdy, jest bardzo duża, tak? No i ludzie się często tym w ogóle chwalą w internecie, że o, tam jest przepis, że nie wolno, ale myśmy zrobili, tak? No i to jest, to jest problematyczne. Czy te schowki na narty, tak? No. Tak, tak, o to dokładnie mi chodzi, tak? Że, żeby słuchacze wiedzieli, że jakby ludzie, że ktoś prowadzi hotel w górach, no to jakby ma problem biznesowy, no w związku z tym tam teraz jest schowkiem na narty, jakby nie sprzedaje już pokojów do noclegu, tylko schowek na narty, gdzie można oczywiście nocować, jeżeli też się chce, no ale formalnie to jest schowek na narty. Jakby Polacy zawsze kombinowali, gospodarka wyłączona, ta jakby cała długa tradycja tej takiej jakby rozdzielności życia i przepisów, ale jakby co jest zdumiewające, to jest to, że to nie gość robi jakby no,
żeby w papierach się zgadzało, tylko na Facebooku się tym reklamuje, tak? Jakby tutaj skala tego jakby jawności, tego jest naprawdę niesamowite. Żeby było jasne, jakby nie chodzi mi tutaj tylko o krytykę takiego kombinowania, tak? Ja rozumiem, że jest problem i tak dalej, natomiast chodzi o to, że to się rozjeżdża, tak? Że w sytuacji, w której te regulacje covidowe, trzymając się tego przykładu, no, się często zmieniają, są często dziwne, niezrozumiałe i tak dalej, no to jakby nie są też przestrzegane, tak? Ale, a później jest wpisane, nawet nie biorąc pod uwagę tego, że nie są przestrzegane i tak to się toczy. Ale bo rozmawialiśmy też zanim weszliśmy na antenę, ale i teraz przed chwilą wspomniałeś o tym, że mamy teraz wiele takich różnych spotkań online. Tak jest. I ten zoomizm wszechobecny, chociaż ja wiem, że on nie jest wszechobecny i że to dotyczy tylko pewnej wąskiej grupy, ale też pojawiły się w tym roku takie słowa w mediach częściej niż w poprzednich latach, czyli na przykład work-life balance albo zdalna praca. I to akurat zastanawiam się, nie wiem, co myślisz o tym, bo w 21 polskich grzechach głównych piszesz też o tym, że mamy tą tendencję do, że mamy natręctwo porównywania i ta norma europejska, że lubimy się odnosić do tego, co jest w Europie, a co jest u nas i tak dalej. To czy ten zoomizm, czy to, że jednak nasi pracodawcy dostrzegli możliwość pracy zdalnej w niektórych branżach, to trochę nam nie zaspokaja tej potrzeby porównywania się i czy nie zaspokaja jej na plus? Kolejne bardzo ciekawe pytanie, zacznę jakby z rekapitulowania. Tak, pojęcie normy europejskiej i pojęcie natręctwa porównywania, generalnie chodzi o to, że to są moje terminy na opisanie tego, co wszyscy wiemy, bo to jest oczywiste jak powietrze w Polsce, no, że Polska jest w fundamentalny sposób zorientowana na zachód i jakby rzeczy, które są na zachodzie, przyjmuje, jakby są podstawowym punktem odniesienia, tak? Niektórzy przyjmują jako z definicji dobre, niektórzy jako z definicji złe, no i w zasadzie na tym się kończy rozmowa i w pewnym sensie na tym polega problem tej wiecznej polskiej dziecinności, że nie jesteśmy w stanie sobie realnie pomówić o, czy rzadko jesteśmy sobie w stanie realnie pomówić o wyzwaniach jakby współczesnego życia, świata i w ogóle kondycji ludzkiej, no bo sprowadza nasze myślenie się do tego, że no jakby albo kopiujemy to, co wymyślili we Francji i Stanach, albo odrzucamy, tak? No, czyli zero-jedynkowa taka głupota, tak? I to jest jakby chyba jasne, o co chodzi, więc nie będę tego dużo rozwijał. I teraz wyrzucasz bardzo ciekawą myśl, która też jest pewna dla mnie nowością, bo nie myślałem o tym w ten sposób. Bo jakby ja nie mam wrażenia, że problemy jakby relacji czy definiowania się poprzez na tej jakby osi geopolitycznej wschód-zachód w koronawirusie są jakieś fundamentalnie definiujące, tak? To znaczy, oczywiście można na ten temat mówić, tak, że jakby Stany mają tego, Trump tego, ale to są trochę inne rzeczy. To nie jest do końca to, tak? W sensie wiadomo, że tam są te porównania, że czy mamy już tak źle jak we Włoszech, czy nie, a że Schadenfreude, że model szwedzki tak się nie sprawił. Tego jest oczywiście dużo, natomiast to są takie, mam wrażenie, że to są raczej takie komentarze. To nie jest esencja chyba tego, tak? Natomiast oczywiście w jakiejś mierze to jest fajna bardzo refleksja, tak? Już tak wychodząc poza Polskę i wchodząc na jakby taką refleksję w ogóle na temat cywilizacji ludzkiej, że jakby onlineując się, włączamy się, jakby dokonujemy kolejnego kroczka tej globalizacji i tego jakby unormowania tych jakby relacji, jakby podobnienia tych relacji społecznych na całym świecie, tak? I tutaj ważne, że jakby o tym kontekście klasowym wspomniałeś, tak? No bo jakby klasa średnia w Polsce i klasa średnia, nie wiem, w Wielkiej Brytanii jakby po przejściu na Zoomy ma jeszcze więcej, bo jakby w ogóle się mówi, że jakby myślenie w kategoriach narodów no coraz bardziej się rozsypuje, no bo jakby ten... Chociaż słyszałam wczoraj wypowiedź jednego z polityków z Ministerstwa Zdrowia, który mówił, że od tego, jak naród się zachowa, będzie zależeć zdrowie w przyszłych tygodniach. Tak, przepraszam, tak, jakby chodzi mi oczywiście o to, że w ogóle w takim jakby myśleniu jakby poważniejszym w XXI wieku, to wiadomo, że on, że te jakby najnowsze prądy myślowe, czy najnowsze, no w ogóle aktualny stan jakby myślenia ludzkości i jej postępu niekoniecznie musi znajdować precyzyjne odzwierciedlenie w wypowiedziach i narracjach obecnej administracji. Tak, jakby dyplomatycznie mówiąc.
jakby, no mówi, jakby mówi się jeden z takich podstawowych argumentów, że myślenie w kategoriach narodów czy w ogóle państw coraz bardziej jest takie mało konstruktywno-twórcze, bo jakby członek czy członkini klasy X, klasy społecznej X ma więcej wspólnego no, z członkinią klasy X za granicą niż z kimś z innej klasy w tym samym kraju. I być może tutaj jest ten efekt, o którym mówisz, tak, że zoomizm tutaj daje jeszcze większe wejście na zooma, jakby jeszcze bardziej to zbliża, tak? To znaczy, że ta przepaść między klasą, powiedzmy, nie wiem, wyższą a średnią, czy średnią, a pracującą, ta różnica, to coraz bardziej się tak rozchyla, a jednocześnie pojawia się ta iluzja, że jesteśmy już zupełnie tacy sami jak w Wielkiej Brytanii, no bo w Wielkiej Brytanii to też przecież w londyńskim City wszyscy siedzą na zoomach. To jest na pewno ciekawa uwaga. Ja, no poprzez to, że ja myślę, że ja tutaj to bardziej widzę negatywnie, nie w sensie oceny, tylko jakby o to, że negatywnie, znaczy ja widzę na pewno bardziej mi się rzuca w oczy nie tyle zbliżenie z ludźmi, którzy siedzą na Zoomach w innych krajach, chociaż oczywiście to się tak trochę zlewa i jakby tu, jakby już ja mogę być w Melbourne, ty możesz być jakby na Księżycu i w ogóle jakby to się zupełnie odrywa od takiej rzeczywistej bazy i wszystko przechodzi faktycznie w tą wirtualną przestrzeń, natomiast ja widzę to jednak głównie poprzez tą kategorię negatywną, tak? Znaczy, my zapominamy jak o tym, że inni ludzie żyją inaczej, tak? To znaczy, jeżeli ja jestem wrzucony w te zoomy, no i siedzę na stop na tych zoomach i klikam w tym komputerze ciągle, to jakby bardzo łatwo mi zapomnieć, że ci wszyscy kurierzy, którzy rozważą paczki na święta, no to mają teraz już taki zapiernik, że nawet nie zadzwonią, tylko przerzucają tą paczkę i byle dalej, tak? Bo jakby zapominamy o tym, że ci inni ludzie żyją inaczej i to jest zarówno takie transklasowe, jak i też między nami, tak? W sensie, że ja mam Turka, ktoś nie ma dzieci, no to mimo, że jesteśmy formalnie mówiąc sprzyjaźnieni i wiemy, co u nas słychać, to jakby bardzo łatwo jest o to, żeby te drogi się rozjechały, bo po prostu mamy mniej czasu, przestrzeni i w ogóle podstawowej przestrzeni do empatii, żeby rozmawiać, tak, żeby jakby pamiętać o tym, że inni ludzie mają inaczej, tak, więc to też atomizuje, to ja bym pewnie określił. Bo tak myślałam sobie, że to w ogóle na przykład to sformułowanie work-life balance, które też jest klasowe bardzo jednak, ono niesie w sobie jakiś pierwiastek stoicyzmu, bo wiesz, praca, dom, balans. Mogłoby potencjalnie rzeczywiście nieść jakieś stoickie treści, tylko że akurat no, wydaje mi się, że nie do końca tak jest w praktyce, nie? Przepraszam, bo ja trochę popłynąłem w jakieś tam rozważania o klasach, narodach i w ogóle. Nie no, ja lubię akurat rozważania o klasach, bo w tym roku to się stało wyraźne rzeczywiście. Mam ja wrażenie. Myślę, że na pewno work-life balance jest jakby związany ze stoicyzmem na takim dosyć no, elementarnym poziomie. Tak, to znaczy, że stoicyzm no, każe, nie lubię słowa natura i go nie używam, ale no, stoicyzm każe dealować z ludzką naturą czy z ludzką kondycją taka, jak ona jest. Ona jest taka, że nie możemy pracować 18 godzin na dobę, bo się po prostu rozsypiemy i to się często dzieje teraz w pewnym Więc trzeba odpoczywać, tak? I jakby na tym absolutnie elementarnym, takim trywialnym poziomie to się zgadza. I zgadza się oczywiście też to, że moim zdaniem i w moim doświadczeniu, i to jest w ogóle takie bardzo charakterystyczne dla czasów covidowych, dla właśnie takiej klasy, biurowej klasy średniej, biurowej i niebiurowej klasy średniej pracującej na komputerach w domu, na Zoomach, na ten work-life, zwłaszcza jak się ma dzieci, tak, pozdrawiamy, no to się następuje zupełnie, tak, że następuje taka kompletna, że ta praca kolonizuje wszystko, to w ogóle jest trend cywilizacyjny, który jest no, od czasu wynalezienia internetu, później smartfona, także ona coraz bardziej wchodzi, coraz bardziej jestem dostępny, jestem na spacerze w tej Puszczy Kampinoskiej, tak mi zadzwoni telefon, no ty wiesz, że ja specjalnie nie mogę się do mnie tam skontaktować, bo ja specjalnie wyłączałem ten telefon, żeby się nie dało do mnie dodzwonić, także praca kolonizuje jakby nasz czas i naszą przestrzeń coraz bardziej, taki jest ogólny trend cywilizacyjny, niestety, i w szalony sposób oczywiście to koronawirus przyspieszył, tak, no bo teraz już kompletnie, no jakby praca jest w każdym miejscu domu i to się zaburzyło już w sposób absolutnie fundamentalny i utrzymywanie tego work-life balance, no już jest trudniejsze niż kiedykolwiek, no to konkluzja jest jasna, tak. Tak, ale jeszcze bym chciała nawiązać do strajków i protestów, bo już trochę też już coś padło na ten temat, chciałam się wtrącić, ale mi uciekło, więc teraz zapytam.
W takim wywiadzie, którego udzieliłeś Onetowi, a konkretnie Mateuszowi Cimermanowi, mówiłeś tak, i to chyba trochę ponad rok temu, mam wrażenie, ten wywiad się ukazał. Polska polityka i polskie życie publiczne są ciągle zdominowane przez ludzi wychowanych w PRL, przyzwyczajonych do krajobrazu państwa autorytarnego, w którym albo się jest pod ziemią, albo się chce zwalczać kontrrewolucję. I dalej, zderzenie międzypokoleniowe, niezrozumienie między młodymi a starymi jest przez to w Polsce znacznie bardziej intensywne. I ty, jak myślisz, te protesty, które dzisiaj obserwujemy na ulicach, myślę przede wszystkim o strajku kobiet, chociaż to nie jest jedyny protest, jaki w tej chwili się rozgrywa w przestrzeni, to jest tam taki grunt konfliktu międzypokoleniowego? No, oczywiście, że jest. To, to jest chyba nieuniknione. Zadam pytanie z tezą, ale o tym chciałabym porozmawiać. Zadałaś pytanie z tezą prawdziwą, tak powiem. Znaczy, jakby tam coś w tym wywiadzie sprzed roku, jakiś chyba nadmierny skrót myślowy się mi wkradł, bo oczywiście to ja też skróciłam, jak czytałam trochę. No to nie chcę reklamować i tak dalej, ale jakby nie płacą mi za to, ale jakby Adam Leszczyński, Ludowa Historia Polski. Tak, czytam ją właśnie. Highlight, bardzo polecam. To ty wiem, że czytasz, to ja polecam wszystkim, którzy nas oglądają. Ta perspektywa ludowej historii Polski, która teraz jest strasznie omawiana ze studentami, jest bardzo taka na czasie i szereg cały się książek ukazuje. Jakby oczywiście przypominane, ale też nie tylko to, też wcześniej było o tym Leder, Sowa, tak? No to, że to nie jest żaden tam, że PRL nas uczynił takimi, a takimi, tylko to jest jakby setki lat się w Polsce ciągnąca tradycja różnych rzeczy, tak? Długie trwanie tych różnych problemów, długie trwanie tu polewizmu, wiadomo, ale też tego właśnie napięcia między jakby oficjalnością, a nieoficjalnością, tak, że my jako ze względu na tą historię, jaką mamy, na to, jak jesteśmy socjalizowani poprzez nią, jakby mamy głębokie taki kredyt niezaufania wobec tego, co jest oficjalne, a zaufania wobec tego, co jest oddolne i przeciwko władzy, tak, jakby dużo autorów o tym pisze. I to jest jakby, to trzeba podkreślić na pewno, że to nie jest, że ostatnie 30 lat, to jest jakby dużo dłuższe. To raz. Dwa, jest też to jakby inne moje teksty tam wygrzebała z Tygodnika Powszechnego, ja też pisałem o tym, że polska polityka jest taka zgeriatryzowana, tak? Patrzyłem, to w ogóle jakby wiesz, statystyka, humanistyka, wszystko się składa. W zeszłym roku patrzyłem na średnie na stronie Sejmu, średni wiek posłanek, osób poselskich i on wynosi 50 lat i albo 51 i na absolutnie stabilnym poziomie się od dwóch czy trzech kadencji trzyma, tak? To jest zawsze 50 lat. No to znaczy, że oczywiście jest dużo osób po 60, tak? Średnia. Polska przestrzeń publiczna jest bardzo zdominowana przez osoby jakby nieproporcjonalnie no takie zaawansowane w wieku. Jakby w polityce to najbardziej widać, no bo jakby Petru czy Zandberg, który ma 41 lat, no to są młodzi politycy, tak? Według polskiego standardu, tak? Jakby jako człowiek, no to jesteś już w średnim wieku, ale jako polityk, no to jesteś ciągle młody, tak? No trochę szaleństwo. Ale przede wszystkim to nie chodzi o metrykę, tylko o pewien taki sposób myślenia i funkcjonowania, który się szalenie reprodukuje i który bardzo gładko przechodzi nawet na 20 czy 30-latków, jakby będących jakby po jednej ze stron, tak? Więc jakby w Polsce ten wymiar pokoleniowy jest istotny i w związku z tym, i to jest jakby no, nie tylko tych protestów ostatnich dotyczy, ale tych przede wszystkim, czy jakby tych bardzo mocno, no że oczywiście tutaj mamy, jakby nie jest łatwo to dobrze ubrać w pojęcia, natomiast ewidentnie jest tak, że tutaj dochodzi do głosu no, nowe, czy jakby dochodzi do głosu, no, stara się o ten głos, stara się wywalczyć przestrzeń dla siebie, no młodsze pokolenie, tak? Fakty statystyczne są oczywiste i niepodważalne, że średnia wieku na tych protestach teraz no jest radykalnie niższa niż na protestach KOD-u sprzed kilku lat. Nie wiem, czy jeszcze coś takiego jak KOD istnieje, czy już tam zupełnie się zdegenerowało, ale jakby średnia wieku jest zupełnie inna, przede wszystkim środki wyrazu są inne. Tak? Jakby trzymając się tego porównania z tym nieszczęsnym, niech mu ziemia lekko będzie kodem. Jakby na kodzie było charakterystyczne to, że tam mamy, jeżeli chodzi o środki wyrazu i estetykę, no tam było charakterystyczne to, że to jest jakby odtwarzanie, powtarzanie, czy takie jakby mielenie motywów znanych generalnie z lat 80., tak? Stan wojenny, a propos rocznicy, że Kaczyński to taki dyktator,
że mury się śpiewa, jakieś takie piosenki w duchu piwnicy pod baranami lat 80., że zabiorą internet. Jakby nie wchodząc w ocenę tego, to była ewidentnie taka kontynuacja, jakby próba zaaplikowania właśnie wykształconego w kulturze protestu lat 80. języka do protestów dzisiejszych, tak? Totalne niezainteresowanie ludzi młodych tym, no, wynika choćby z tego, że jakby nie odnajdywali się w takiej sytuacji. Natomiast w tych protestach, które się dzieją teraz, czy które się działy w takim największym rozbuchaniu tam w październiku, listopadzie, no i nie wchodząc też jakby w oceny, kto ma rację, kto nie ma racji, jakby ten język jest nowym językiem, tak? To jest bardzo charakterystyczne, że język jest nowym językiem. Język jest nowym językiem, ewidentnie jest językiem nowego czy młodego pokolenia. I samo to jest tutaj super, super kluczowe i super, super, super ważne. Ewidentnie nie jest to, jakby nawet nie tyle mi chodzi o hasła, tak? No bo hasła, jakby każde pokolenie sobie będzie wymyślać swoje hasła. No jakby hasła widziałem, no wiesz, były hasła ten, no, z tego, z piosenki "To jest ten wiatr, co rozgoni". To nie jest jakby nowe hasło, tak? To się odnosi do dzieła kultury napisanego przedtem, no, w latach 80. chyba właśnie. Chociaż nie ewidentnie, no, bardzo mnie uderzyło, że, bo było hasło "Anuszka już wylała olej, nie kupiła, albo już nawet wylała". No właśnie. Wiele osób z tego pokolenia trochę starszego zachwycało się, że to jest kontekst bardzo literacki, ale to jest kontekst popkulturalny z piosenki Zalewskiego po prostu, która teraz jest wszędzie grana. Znaczy, oczywiście chodzi o to, że to nie jest jedyny. Tak. Bardzo się fajnym momencie tej rozmowy, tylko mam nadzieję, że po twojej kolejnej mądrej uwadze też nie rozsypie się to, co sam. Tak, wiem, bo ja ci przerwam. Nie, ale to był właśnie bardzo ważny moment też, bo chodzi o to, że to jest tak, że oczywiście była to zjawisko tej mega kreatywności na kartonach, wymyślono tysiąc superhasy i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne, to jest fakt. Sam Anuszka, która rozlała olej. To jest tak, że znaczy w ogóle może ja jedną rzecz powiem, że nie chcę tego drążyć, bo to jest zupełnie inna rozmowa, ale hasło, które mnie najbardziej zachwyciło, było hasło "Chwała nam i naszym koleżankom, ują precz". Czyli jakby może nie jest jakoś literacko najciekawsze, natomiast jakby jeżeli by się jeżeli miałbym na seminarium analizować jakby ile pięter znaczeń i jak bardzo to jest jakby włączone w samo serce tej dyskusji, tak, czyli walka o prawa polityczne, to chodzi o to, że właśnie prawa dla nas, czy prawa dla wszystkich, jakby głębia filozoficzna takiej jakby dyskursywności zawarta w tym krótkim haśle jest absolutnie powalne, zajmujące absolutnie najlepsze. Jakby, i oczywiście są dziesiątki, setki innych świetnych literackich nawiązań, natomiast to jest zupełnie innego porządku i Kornelia, która to wymyśliła, to w ogóle raz jeszcze gratuluję. Ale to taka krótka uwaga, nie chcę samego podrążyć. Anuszka, która rozlała olej. Nie to, do czego się odwołujemy jest tutaj tak naprawdę, tylko to, że tutaj ta kultura remiksu, kultura mema, czy memu, kultura nawiązania, kultura przetworzenia, kultura ironii, wychodzi na ulicę ta jakby internetowa kultura, to, że są te cytaty ze Stonogi, to, że są te cytaty z internetu i że to jest robione w ten właśnie taki nowoczesny, internetowy sposób, no to świadczy o tym, że to jest no, bunt młodego pokolenia, tak? I to jest tutaj samo to podejście do języka, samo to podejście do tego, czym jest jakby tekst kultury, czym jest nawiązanie i tak dalej, no to są rzeczy, które właśnie definiują to jakby bardziej nawet niż PESEL-e, tak? Bardziej niż PESEL-e to właśnie jest istotne ten sposób komunikacji, tak? No i to jest jasne, że ta przeciwna strona tego nie rozumie kompletnie, tak? Znaczy jeżeli nie wiem, czy można powiedzieć słowo na W tutaj, no ale jedna strona mówi, że wypierdalać, tak? Druga strona rozumie tylko tyle, że to jest wulgaryzm, tak? No i te argumenty tej przeciwnej strony są właśnie takie, no to jest hołota, bo oni nie znają oni znają tylko brzydkie słowa, co to w ogóle jest, jakby kompletnie nie rozumiejąc, jakby w ogóle nie język jest kontekstowy. Konkretnie nie rozumiejąc dwóch rzeczy, konkretnie nie rozumiejąc po pierwsze tego, że to nie chodzi, że to hasło wypierdalać jakby no, ma oznaczać jakby odrzucenie całej tej jakby całego pewnego sposobu mówienia o rzeczach, który się wyczerpał, tak? Mówienia o rzeczach takie trochę świętoszkowato, no też powiedzmy to wprost, świętoszkowato, kościelno, biskupi,
sposób, którym jednak myślenie dopolityczne właśnie starszych pokoleń jest przeciągnięte, gdzie pewnych rzeczy nie wolno nazwać wprost. I tu jest link do właśnie do 21 grzechów, tak? Właśnie rozbieżność na poziomie języka, rozbieżność między prawdziwym życiem, a tego, jak to jest omawiane, tak? W momencie, jeżeli mówi, ten cały język jakby, w którym się mówi, że no episkopat, i tak długo jak mówimy, że episkopat się pochyla nad troską, nad problemem pedofilii, albo jak długo mówimy, że nie wiem, aborcja jest zasadniczym problemem moralnym, nad którym trzeba tam się pochylić, tak długo jak jakby zgadzamy się na ten język, jak długo ta strona, która chce praw reprodukcyjnych, będzie się zgadzała na ten język, no to ona nie powie swoich prawd, które brzmią na przykład, że aborcja jest okej i powinna być dozwolona na żądanie do jakby bezwarunkowo, tak? Po prostu nie ma miejsca na powiedzenie tego. Więc to hasło wypierdalać jest jakby odrzuceniem całego tego systemu, czegoś, co widzę właśnie młodszych ludzi, jest ewidentnie hipokryzją, ewidentnie hipokryzją, no takim właśnie zblokowaniem, tak, że to ma sens polityczny, tak, że używanie, rozwadnianie wszystkiego w takim języku, no ma stricte sens polityczny, że znaczy, że, no, bo po prostu pewne stanowiska no, są niemożliwe do wypowiedzenia. O tym pisali, Denel miał fajny wpis na Facebooku, Engel King miał na kulturze liberalnej artykuł, żeby podrzucić tego, bo jestem też tym wykładowcą, tak, żeby było jasne, że to nie jest tylko tak, że to ja to wymyśliłem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, której nie rozumieją, która jest takim, no można bardzo sprawnie ją nazwać, no jest taka, że jak ci różni konserwatyści się oburzają, że hasłem protestu jest wypierdalać i że kobiety krzyczą i że są wulgarne, to oni opowiadają o tym tak, jakby oni, znaczy oni sugerują, że są wulgarne i wolą wypierdalać, bo nie umieją inaczej. Podczas gdy jakby cały sens tego jest taki, że ci, którzy mówią wypierdalać, jak najbardziej umieją się wypowiadać inaczej i jak najbardziej znają inny język, tylko celowo go nie używają. Ale jest no, jakby różnica światów między przekleństwem, brzydkim słowem powiedzianym dlatego, że nie umiem inaczej, a brzydkim słowem powiedzianym celowo, mimo że umiem inaczej, to celowym wyborem, żeby powiedzieć to w taki sposób. No i to jest oczywista tutaj, to jest oczywista tutaj różnica. Czasem myślę sobie, bo jeszcze tak pamiętam, 3-4 lata temu rozmawiałam z tam na przykład socjologami właśnie o młodych ludziach, a konkretnie o ich perspektywach wejścia na rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy bardzo często się pojawiała taka opinia, że to są grupy mało aktywne publicznie, mało aktywne w przestrzeni publicznej i nawet właśnie na tych protestach KODO, o których wspominałeś, było często, że gdzie są młodzi ludzie? Były takie hasła, a teraz nagle młodzi ludzie się pojawili i czemu oni mówią wypierdalać? No ja mam taką refleksję, ale to już tak na marginesie tego wszystkiego, o czym mówiłeś, bo chciałam cię zapytać o list do mężczyzn, tak, a propos języka. Bo jesteś autorem listu do mężczyzn, czyli listu polskiego mężczyzny do polskich mężczyzn. Napisałeś w inwokacji, panowie, wielu z nas chce wspierać kobiety w tym, co się dzieje, ale warto się zastanowić, jakie wsparcie jest potrzebne, jakie jest tylko powielaniem seksistowskich stereotypów i karmieniem męskiego ego, dlatego pozwólcie kilka słów od faceta do facetów. Ty to napisałeś na początku listopada, dobrze kojarzę? Tak. Co było dalej? No tak, faktycznie. Albo w ogóle co było wcześniej. To było wcześniej. No na początku było słowo, to nawiasem enarchen, hologos, to jest w ogóle wzięte, to jest uchrześcijanione z logosu koncepcja, jest od stoików wzięta, tak? Więc żeby, nie wiem dlaczego to teraz powiedziałem, ale no na początku. Nie, ale bardzo to się... Dobra, żeby było jasne. Tak, ja faktycznie jak się zaczęły te protesty kobiet, usiadłem i napisałem na Facebooku posta właśnie ten list polskiego mężczyzny do polskich mężczyzn od strony faktów, tak, i on się jakby bardzo rozszedł sam z siebie, później na EZ Dzienniku się został przedrukowany, w ogóle w bardzo wielu miejscach się pojawił, a później pojawiła się Matylda Damięcka, która ze swoimi super organizacyjno, w ogóle jakby świetnymi, jakby, no ze świetną inicjatywą i zdolnościami organizacyjnymi zrobiła filmik, w którym ja i też różne znane postacie Sztur, Podsiadło i tak dalej, czytają jakby na głosy taką skróconą wersję tego listu, no i to się faktycznie jakoś rozeszło mi jakby sąsiad, który jest w ogóle z pokolenia, którego nie wiedziałem, że używa Instagrama, powiedział, a słuchaj Piotrek, super ten filmik, to na Instagramie widziałem. Więc jakoś to szeroko rozeszło. No i dlaczego jakby, natomiast o co chodzi? No chodzi o to, że no to jest taki bardzo zasadniczy, duży problem, jak mężczyźni, którzy w tą sprawę wierzą i ją popierają, no czyli na przykład ja, no w jaki sposób oni powinni
jeżeli chcą wspierać, w jaki sposób wspierać powinni, tak? Bo jakby niektórzy mówią, że no, powinni po prostu milczeć i oddać głos kobietom, tak? Bo to jest ten zasadniczy problem, no bo w praktyce tak często jest, że większość mężczyzn, że jak mężczyźni coś zaczyna mówić, no to się bardzo szybko kończy jakimś mansplainowaniem, pouczaniem, jakby przekierowywaniem, a w najlepszym wypadku przekierowywaniem uwagi, tak, żeby najlepsze to można zrobić, jakby wspierać, ale dawać głos, dawać przestrzeń, żeby kobiety mogły same mówić, tak. No i ja się nie... Przepraszam, wtrącać, bo byłam na takim proteście, na strajku, na którym jedyną osobą, która powiedziała o strajku, o jego przyczynach i o tym, dlaczego się tutaj gromadzimy, był mężczyzna. A, on mówił. A reszta była, a co z resztą? No reszta słuchała, a no i tyle. To był taki epizod. Później już wszystko się zmieniło na kolejnych protestach, ale ten jeden był właśnie taki, że i to dla mnie to był okej, okay, to było ważne, żeby powiedzieć i tak dalej, natomiast mówił to mężczyzna i był to był taki kłopot z odbiorem tych słów, jednak widziałam. Ludzie szybko przestali słuchać, zaczynali się rozchodzić. No. No, mówię o proteście na mieście, więc. Nie wiem o jakim, w którym z miast powiatowych, chociaż to było nawet nie. Ja byłem nawet w mieście gminnym na takim proteście. Milanówku. Miasto powiatowe 36 tysięcy mieszkańców. W Milanówku też był protest. Spacer. Anyway. Jest problem, tak? Problem polegający na tym, że nie do końca wiadomo jak, i to nie jest jakby nawet wina niczyja, tylko po prostu tak ta sytuacja ideowo-polityczna jest skonstruowana, że jeżeli mężczyzna chce wspierać i zacznie wspierać jakby w taki sposób jakby standardowy, tak, jakby tak jak do czegoś socjalizowany, nauczony, jakby tym, w ten sposób jakby i tak jak kultura nam to podsuwa, no to bardzo często się skończy w niefajny sposób. Bardzo często to skończy się tak, że on będzie albo właśnie zajmował przestrzeń, albo tłumaczył kobietom, co mają robić, albo tłumaczył kobietom, co mają, czego mają nie robić, itd., itd. Czyli to już jest problem, tak? No i z drugiej strony można powiedzieć, że no to co, czy mężczyźni mają milczeć, tak? Nic w ogóle nie mówić, nawet ci, którzy popierają. No i wiele osób mówi, że właśnie tak. No ja się z tym nie do końca zgadzam, dlatego że po pierwsze uważam, że no jakby sprawa jest... W pewnym sensie z trzech powodów, tak? Jakby sprawa jest sprawą uniwersalną, tak? I to, że ja nie jestem kobietą, no to nie powinno, na jakimś bazowym poziomie nie powinno mnie z tego wykluczać. Po drugie i przede wszystkim chyba na ten powód praktyczno-polityczny, jeżeli mężczyźni nie będą, mężczyźni, którzy chcą wspierać, nie będą mówić, no to jedyne męskie głosy, no to będą głosy tych, którzy są przeciwni. Tak? To jest jakieś, nie, tu jest problem, tak? A po trzecie, no jakby to jest taki stricte, tak jak mówiłaś, no jestem jednak tym filozofem, tak, to jest bardzo ciekawy też taki intelektualnie problem, tak, to nie jest tylko, znaczy to ma zarazem wymiar polityczno-praktyczny, jak i też jest to głęboki, zasadniczy problem, tak, czy jakby na ile, no to jest w pewnym sensie pytanie o to, czy idea jest niezależna od tego, od podmiotu, który ją wypowiada, tak, czy jest kobieta, czy mężczyzna, czy jednak tam jest ten związek jest, jeżeli jest to jakiego typu. To jest jakby bardzo, bardzo ciekawy problem. To jest pytanie o uniwersalność, można by się rozbuchać, o uniwersalność oświeceniowego podmiotu i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby bardzo realna kwestia i w związku z tym ja sobie już poświadomiłem, że to z jednej strony właśnie jest taki praktyczny wymiar, a z drugiej strony też jest to głębokie pytanie filozoficzne, tak, i usiadłem, żeby to napisać, co nie było łatwe. No i faktycznie jak napisałem, no to się jakoś rozeszło, czyli to ewidentnie miało sens i to jakby nie tylko dlatego, może nie dlatego, że jestem jakiś super mądry, tak, ale że to przynajmniej to jest tak, że to jest dobrze postawiony problem, tak, znaczy, że faktycznie tutaj brakuje języka i jakby jakakolwiek próba i w związku z tym trzeba ten język wywalczać. I no ten list bo oczywiście możemy zalinkować, nie będziemy go pewnie teraz czytać, tam to jest podstawowe, elementarne założenie, do którego bardzo szybko doszedłem, jest takie, no, że my... Wpisałam, wkleiłam cały. Jak najbardziej mogą mówić, no tylko, że muszą przyjąć ground rule, że mówią do innych mężczyzn, a nie do kobiet, tak? No bo jak mówisz do kobiet, no to publicznie, no to w praktyce bardzo łatwo się zdegenerować, bo tak po prostu to działa, do właśnie jakiegoś takiego pouczania, patronizowania, coś takiego. Natomiast do innych mężczyzn warto i należy, w szczególności do takich, no, którzy tam, to jest ta pierwsza kwestia, to co Podsiadło czytał, do mężczyzn, którzy no, mnie ogarniają, tak, jeżeli ja ogarniam tego mężczyznę, to moim jakby obowiązkiem, jeżeli chcę wspierać, jest mówienie do tych mężczyzn, którzy tego nie rozumieją i nie ogarniają i ten kierunek myślę jak najbardziej ma sens, tak. Oczywiście można to też jakby
oskarżać, tak, że kontrargumentować, że no tym samym to ja znowu ściągam uwagę na siebie, tak? Czyli jakby, że znowu na mężczyzn, natomiast no, jeżeli zakładamy, że w ogóle coś innego... Tu jest ta pętla, tak? No ja myślę, że w praktyce to jest istotne, żeby pomijając już takie spory internetowo, jak co się rozeszło i co, kto kogo zalajkował, to w praktyce to jest istotne, tak? Jeżeli jest na tej męskiej szatni, ktoś coś mówi nie okej, okay, no to jest super ważne, żeby zasygnalizować w jakiś sposób, że to nie jest okej, okay, tak? Bo jak głosi prawda, którą z takiej dosyć gówno książki właśnie coachersko, jakiejś takiej dziwnej wyczytałem, rzeczywistością nie staje się to, do czego aspirujemy, tylko to, co tolerujemy, tak? Hannah Arendt, rozwój społeczeństwo nie układa się wokół tych naszych najwyższych górek, tylko wokół tego low, co jest z jednej strony, no można powiedzieć, że jest pesymistyczne, a z drugiej strony taka jest prawda życia, tak? Trzeba trzymać, żeby to low nie opadało, tak? Jeżeli widzę, że ktoś mówi coś w tej męskiej szatni, coś, co jest niespoko, to nie chodzi o to, że ja mu tam wyskoczył z jakimiś feministycznymi lekturami i w ogóle zacznę mówić, słuchaj, w ogóle to jest 56 płci i w ogóle tam jakieś, no, tylko na takim elementarnym poziomie powiedział, co jest nie okej, okay, tak? I to jest, wydaje mi się, ważne, tak? Mhm. Tak. Powoli myślę, że będę się zmierzać do ostatniego pytania. Przez cały czas, kiedy w ogóle przygotowywałam się do tego naszego spotkania, zastanawiałam się, czy, bo jest 14 grudnia i czy to nie jest zbytnia nonszalancja podsumowywać rok 2020, kiedy mamy jeszcze 16 dni. Ale teraz sobie myślę tak po tej rozmowie, że może to jest stoickie jednak. To znaczy na te daty mieliśmy wpływ i tego dnia chcieliśmy się spotkać. Stoik nie podsumowywałby przed końcem roku, tak? To nie? Znaczy jedna z takich zasadniczych kwestii, które dość, myślę, mocno są w stoicy. No tutaj raczej myślę, że jest takie twarde i jakby nie do rozkurszenia, tak? Że jakby dopóki nie wybije ta 12 Sylwestra, to że chwalenie jakby... Nie jest łatwo podać jakby negatywna definicja stoika, tak, że kto to nie jest stoik. Tak, paradoksalnie moim zdaniem, tak na serio, jeżeli chcemy gadać, to nie jest łatwo podać. Tak? Ktoś, kto jest rozemocjonowany, jakby poniesiony jakimiś tam emocjami, no to na jakimś tam stereotypowym poziomie, no to jest ten wzór nie stoika, tak? Ale to jakby to są stereotypy, to nie daje nam tak naprawdę wglądu. Moim zdaniem większy wgląd będzie taki, że jeżeli widzimy kogoś, kto nie wierzy w szczepionki, albo w lot Apollo, albo w kulisty ziemi, no to nie jest stoik, tak? To już wyklucza. Jeżeli widzimy kogoś, kto właśnie chwali dzień przed zachodem, nie wierzy w naukę, tak? Jeżeli widzimy kogoś, kto chwali dzień przed zachodem, cieszy się za wcześnie, tak? Jeżeli widzimy kogoś, kto chwali rok 2020, czy podsumowuje rok, no, że tam tego, kiedy jeszcze zostało pół miesiąca, no to nie jest stoickie, tak? Bo jakby... kategoria kuszenia losu nie należy w nią wierzyć, tak? Bo to, co teraz powiemy, nie ma wpływu realnego na to, co się wydarzy, tak? Natomiast no, robić tego nie należy po prostu. Ja nawet ileś razy, w ileś Sylwestrów pamiętam ostatnio, wrzucałem właśnie jakieś w tym duchu na tą moją stoicką stronę Sztuka Życia Według Stoików, w ogóle zapraszam, co? Tak w tym duchu jakieś tam memy czy teksty, że 23.50 jeszcze za wcześnie, żeby podsumowywać rok, albo już 1 stycznia, że nie, tam, że 2 stycznia, że już złamałeś postanowienia noworoczne, no to teraz można je na nowo, jakby to myślenie w tych kategoriach właśnie takich czasowych jest bardzo trudne. Bardzo ważne jest jednak to skupienie się, znów to brzmi banalnie, ale ta koncentracja na chwili teraźniejszej, na tym, co możemy zrobić teraz, do czego możemy aspirować, czy czego nie tolerować w chwili obecnej, tak? To jest bardzo ważne. Oczywiście wiem, że właśnie nagrody, Grand Press, gratuluję raz jeszcze, i inne takie, no to się nawet w rytmie są sezonowo branżowym udzielane i to tam pod koniec roku się dzieje. Natomiast no jakby z punktu widzenia stoickiego, no ważne jest, żeby nie odpuszczać tej gardy, tak? To znaczy, żeby... No, nie chodzi o to, że ja tu straszę, że jeszcze przez te 2 tygodnie, że kometa już leci, tak? I że spadnie za 2020. Tak, ale żeby jakby nie. Tak samo jak są te memy, że no rok 2020 to tak się naprawdę okaże z tego przygrywką wobec 2021, tak? I tam na różne śmieszne sposoby to jest podane. No to znów. To nie chodzi o to, żeby się straszyć, nie chodzi o to, żeby być czarnowidztwo. Przeciwnie, stoicy to jest pozytywna filozofia jakby aktywistyczna, tak? Natomiast jakby
To nie należy, jakby nie należy, jakby w momencie, jak zakładam, że ten rok był najgorszy, to od razu się stawiam w ten sposób, tak? Jeżeli zakładam, że ten rok był najgorszy, jakiś szczególnie zły, to stawiam się na złej pozycji, no bo to znaczy, że ja już oczekuję, że ten 2021 będzie lepszy. A to jest już bardzo niebezpieczne, bo wtedy możemy się tylko rozczarować. To nie jest czarnowidztwo, to nie jest pesymizm, to jest jakby realia psychologii. Zresztą to się konkretnie odnosi, tak, do tej techniki, która się nazywa premeditatio malorum, czyli u mnie uprzedzanie nieszczęścia, bardziej psychologicznie negatywna wizualizacja. Także ja raczej powinien być nastawiony na to, że złe rzeczy się wydarzą, niż jakby zakładać implicite albo explicite, że przyjdą już tylko same dobre w przyszłym roku. To znów, no ja to bardzo szczegółowo analizuję w swoich tekstach, że przygotowanym być na nieszczęście czy na złe, to nie znaczy, że ja jestem jakiś tam zdepresjonowany, czy przytłoczony, czy że mam tylko czarne myśli. Chodzi o to, że technicznie rzecz biorąc, no raczej lepiej jest być przygotowanym na rzeczy niekorzystne. Mhm. Zwłaszcza no, po takim doświadczeniu jak rok 2020, prawda? Więc z tymi podsumowaniami, no to tak wiesz, no jest to pewna taka umowa, konwencja i to należy w tych kategoriach myśleć, a nie, ale jakby zachować proporcje, nie nadawać temu zbytniej wagi. Mhm. To nie było ostatnie pytanie. Nie było? Nie. Ale co, nie było, jeszcze mam jedno, takie naprawdę już na podsumowanie i pomyślałam, że zobaczymy, bo ty napisałeś we wstępie, na początku książki My Fajno Polacy, taki rozdział o small talku. Tak. O tym, że my raczej nie jesteśmy mistrzami, mistrzeniami small talku, tylko raczej takiego podgryzania, takiego ping-ponga słownego. Tak. I takiego do właśnie ironicznego podejścia do wymiany w ogóle takich zwykłych, codziennych zdań. I myślę sobie o tym 2020, którego wcale nie chcę podsumowywać, tylko tak spojrzeć na niego. Na poprzednich spotkaniach z tego cyklu niektóre osoby mówiły, że ten rok może być jakimś takim rokiem, który się kojarzy ze zgliszczami, ruinami, ale może coś tam wyrośnie dobrego na bazie tego. I na przykład tydzień temu terapeutki mówiły, że obserwując coś, jakąś nową jakość, to znaczy, że ludzie ze sobą rozmawiają o rzeczach, o których wcześniej nie rozmawiali, czyli na przykład przyznają się do tego, że czują się gorzej, przyznają się do tego, że sobie na co dzień nie radzą, albo że w ogóle częściej gadają, nie tylko właśnie byłam w sklepie i tak dalej, tylko bardziej o takich wewnętrznych jakichś kłopotach. I tak się zastanawiam. No, myślę, że może mieć miejsce, tak, mogę się zgodzić. No właśnie się zastanawiam, czy to może przynieść jakąś zmianę w tym naszym small talku, czy czegoś nas może to nauczyć, jak się potoczył ten rok. Dobra, to są jakby trzy rzeczy. Po pierwsze, na początku, moim zdaniem ważne, żeby wypowiedzieć słowo podpierdolka. Bo ja to nazywam jako odrębny taki fenomen, który nazywam podpierdolką, który jakby mówiąc w największym skrócie zdania typu no troszkę się przytyło. Jeżeli powiesz babci, że jesteś takim odmieńcem, no to babcia no, na zawału serca dostanie. Tak, tego typu zdania, które wszyscy rozumiemy, albo no wolniej się nie dało, jakby tego typu zdania, które są niby miękkim, jakimś takim tego, ale tak naprawdę bardzo mocnym właśnie podgryzieniem, takim podpierdolką, bo mamy tezę taka, że to jest nasz polski small talk. Oczywiście on nie jest tylko polski i tak dalej. I mój tekst właśnie na tym podpierdolka polskim small talkiem, też podrzucę linka. No i ja uważam szczerze, że to jest jakby najważniejsze 10 tysięcy znaków, jakie napisałem nie wiem, w ostatniej dekadzie, tak? Mhm. To jest bardzo wiele mówi o naszym komunikowaniu się. Jasne, to nie jest tylko polski i tak dalej, ale jest to bardzo problematyczne i bardzo takie niefajne. I jeżeli chodzi o to, jest prawdą, tak, jakby na pewno ludzie jakby chętnie rozmawiają o to, no jakby, tak jak każda sytuacja trudna, no to popycha czy zmusza do rozmowy takiej bardziej szczerej, bardziej na poważnie. To jest jasne. Z drugiej strony, i to pytanie, czy to dobrze, tak, w sensie może lepiej, gdyby nie było tego kryzysu i byśmy sobie dalej tylko gadali o tym, kto się spóźnił kto nie zdąży na pociąg, tak. Ja myślę, że to jest tak, że na podpierdolkę to raczej nie pomoże jakby bezpośrednio, tak? To znaczy, jeżeli mówimy o podpierdolce, ja o tym już wielokrotnie rozmawiałem, na przykład Olga Drenda zwraca uwagę, znaczy tak rozumiem jej i wiedzi, że jakby to chyba pokoleniowo troszkę jakby się zmniejsza, tak? Tendencja do tego typu zachowań i to ja bym się pewnie jakoś tam zgodził, tylko że to jest, że jakby młodsze pokolenia właśnie mają większą niech, jakby
komunikują się lepiej, dojrzale i tak dalej. No tylko, że to jest bardzo powolna zmiana, tak? To się naprawdę bardzo, bardzo wolno zmienia, no bo to długie trwanie niestety nas wszystkich trzyma. Więc jakby to nie jest tak, że się zmieni, że coś tu się fundamentalnego zmieni przez ten koronakryzys, tak? To raczej nie wejdzie, to są po prostu różne poziomy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam ten rok 2020, to zakładając tak, że nie spadnie kometa i że to jakoś tam ten świat zacznie wychodzić z dołka, no na takim ogólniejszym poziomie ja bym się oczywiście pewnie zgodził, tak, że to może nas wiele, że to może być taki wstrząs, który też na dobre, na złe, ale też na dobre, tak, że wiele rzeczy już będzie innych, no na dobre i na złe, tak, no choćby zaczynając od tych Zoomów, tak, że już pracodawca tak łatwo nie zagoni wszystkich do pracy w biurze, mówiąc, że nie da się inaczej, no bo widzieliśmy, że się nie, tak, jakby to jest bardzo ważne doświadczenie, tak, że mówić teoretycznie to jest jedno, ale zobaczyć, że rzeczy da się zrobić, to jest drugie, tak. Półtora roku temu był ten Maciek Gdula, jeszcze wtedy nie poseł Lewicy, tylko kandydat na posła, tam dał wywiad, czy napisał na Facebooku, że z punktu widzenia katastrofy klimatycznej i emisji CO2, to warto rozważyć jakieś takie ryczałty czy vouchery na loty samolotowe, żeby każdy człowiek, nie wiem, 40 tysięcy, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów w roku przelecieć, nie więcej, tak? No i oczywiście zapanowała, nie wiem jak to się stwierdza, to jest pytanie do ciebie, że więc zawsze fascynuje, czy samolot to jest transport, to jest zbiorką, czy to jest niezbiorką? To jest, dlatego nie jest zbiorkowym, dlatego nie pisałam w książce. To jest takie pytanie, które ciągle go nie rozumiem. Anyway, jakby... Ale wiele osób uważa, że tak. Uważa wiele osób, że tak. Natomiast no, dopóki nie latamy do pracy samolotem powszechnie, to uważam, że w Polsce nie jest to zbiorką. Tak, myślę, że to jest, ja bym się zgodził. Anyway, było to powiedziane, no i oczywiście zostało zhejtowane, wyszedzone, że jak to tak, komunizm, w ogóle reglamentacja, że to w ogóle co to jest bez sensu, że niemożliwe, tak? No nie da się, no niewyobrażalne. No po czym pyk, kilka miesięcy później, no jakby linie lotnicze latały na pusto i były zamknięte, no bo zrobił to koronawirus, tak? Więc jakby koronawirus jest taka oczywista rzecz, na pewno jakby wiele osób to powtarza, no że pokazał, że są możliwe rzeczy, no które się wcześniej wydawały niewyobrażalne, tak? I tego się już nie odzobaczy, tak? Ta kategoria właśnie, że pewne rzeczy się już nie odzobaczy, nie odzrobi, jeżeli się zobaczyło, że są możliwe, no to będzie jakby zostanie jako doświadczenie na długo i może jakieś pozytywne skutki no pewnie przynieść, tak? Tak jak to często z kryzysami, tak? No, że generują rzeczy złe, ale generują też dobre. To przepraszam, tak trywialnie zupełnie zabrzmiało, ale jakby no wiadomo, ludzie tracą pracę, jakby ci bilion miliarderzy zarabiają dodatkowe miliardy i tak dalej, te nierówności się pogłębiają, najbardziej uwaleni są ci, którzy tak mają słabo, tak, że ciężar spada, wiadomo, to jest jedno z to. Z drugiej strony w jakiejś dłuższej perspektywie no myślę, że tak jakby też dla mnie osobiście w moich tam zawodowych sprawach mam takie wrażenie, że trochę się rzeczy wykrzaczyło i tak zgrzyty były niefajne, ale te zgrzyty jakby jeżeli dobrze je rekonfiguruję, no to tak długofalowo mogą w dobre rzeczy przejść, tak? I tutaj trochę podobnie, tak, że no nie wiem, no, tak jak tak zawsze bywa, no wojna światowa nie jest dobrym doświadczeniem, tak, no ale pewnego rodzaju postępu i pewnych rzeczy nie byłoby, gdyby nie wojny i nie inne przełomy, tak. Ja tak napisałem kiedyś taki tekst, że o update bez wojny, tak, że powinniśmy się nauczyć jako gatunek takie fundamentalne i zasadnicze update'y świata wprowadzać bez uciekania się do wojny, apokalipsy i ludobójstwa, bo generalnie dotychczas to tak często bywa, tak, że dopiero po doświadczeniu wojny, że giną miliony ludzi, traumatyzują się całe pokolenia, no jest, pojawia się polityczna przestrzeń, żeby jakby wejść na nowy level, tak. No to fajnie, że jakby, i w związku z tym jakby następnym levelem byłoby, żeby umieć robić to bez wojen. Może koronawirus jest jakąś taką właśnie tutaj próbą, tak, że no, nie ma wojny, jest epidemia i dzięki temu pójdziemy do przodu. No czas pokaże. Mhm. Bardzo, bardzo dobra kropka do tego spotkania. Wrzucę, zamieszczę linki do tych twoich tekstów, o których rozmawialiśmy w dyskusji, w wątku, w spotkaniu, w wydarzeniu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Dla mnie było bardzo inspirujące spotkanie. No, słuchaj, ja bardzo dziękuję za prowadzenie. Myślę, że tak 2 czy 3 razy byłem jakby zupełnie zaskoczony, bo był jakby zadać pytania, które ja wcześniej nie zadałem, a to jest zawsze bardzo fajne i bardzo cenne. Także dziękuję pięknie.
To ja w takim razie również dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali. To spotkanie jest oczywiście nagrywane i będzie je można później jeszcze sobie odtworzyć albo obejrzeć na YouTubie. Zachęcamy, wszystkie linki zamieszczę i bardzo dziękuję. Piotr Stankiewicz. Dziękujemy ślicznie, trzymajcie się Państwo zdrowo, nie dawajmy się, zostało 16 dni. No, miejmy nadzieję, że będzie już ten rok lepszy, następny. Ja, oczywiście to nie stoickie, no ale jakby trzymajmy za te kciuki. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Czy nas...